Jako Polacy mamy wiele wspaniałych narodowych cech, ale jest także kilka wad, nieprawdaż? Jedną z nich jest chyba to, że lubimy innym osobom zaglądać do portfela. Tak wirtualnie, bez faktycznego zaglądania. A potem ekscytować się myślą, ten to musiał nakraść, że tak dobrze mu się wiedzie, nieprawdaż? No bo przecież uczciwy człowiek w tym świecie to się niczego nie dorobi. To prawda, że bywały i ciągle są przykłady ludzi zamożnych, którzy nagle trafiają na pierwsze strony gazet albo mediów, portali społecznościowych z taką adnotacją, że po prostu okazali się oszustami. No ale uważać wszystkich ludzi bogatych za oszustów i złodziei byłoby wielką nieuczciwością chyba, nieprawdaż? No dobrze, ale co my zrobimy z tym, że w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus sam jakby podsyca tę niechęć wobec bogatych? Zanim do niej przejdziemy, zatrzymajmy się na pierwszym czytaniu. Jest to czytanie z Księgi Mądrości. Chociaż nie jest wspomniany główny bohater, to czytanie nawiązuje do sytuacji Salomona z początku jego rządów. Czytamy o Salomonie, że kiedy wstąpił na tron po swoim ojcu, no miał ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ jeszcze nic nie wiedział o życiu, w sensie nic nie wiedział o panowaniu, no i czuł się taki bardzo nieadekwatny. W czasie swojego pobytu w Gibeonie miał sen, w czasie którego Bóg powiedział mu: proś o cokolwiek chcesz, a ja ci dam. I wtedy Salomon poprosił o jedną bardzo ciekawą rzecz, o słuchające serce, o mądre serce, to znaczy taką postawę dla siebie, która pozwoli mu słuchać i uczyć się tego, co Bóg chce mu powiedzieć. Bóg bardzo się ucieszył z tej modlitwy i no cóż, uznał, że jest to na najlepszą z możliwych próśb i powiedział tak: chociaż nie poprosiłeś mnie o to, co inni na twoim miejscu mogliby poprosić, to znaczy, żeby twoi wrogowie nagle legli u twoich stóp, albo żebyś miał jakieś wielkie bogactwa, a potem z tym bogactwem sobie poradzisz, tylko prosiłeś mnie o mądrość, o mądre, słuchające serce, to ja ci dam jedno i tę resztę. To znaczy, wraz z tym mądrym sercem osiągniesz całą inną paletę rzeczy, których ludzie sobie życzą w tym świecie, więc prosperitę, relacje i tak dalej. Wraz z mądrością przychodzi bogactwo. Na tym polega całe piękno mądrości. Mądrość to również widzieć dalej, wiedzieć, jak się rzeczy mają, po prostu umieć żyć, w sensie podejmować właściwe wybory, właściwe decyzje. I mądrość jest również stawką w dzisiejszej rozmowie pomiędzy Panem Jezusem i tym bogatym człowiekiem, który upadł przed nim na kolana i zaczął pytać, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne. Ewidentnie był przejęty bardzo swoim życiem duchowym. I Jezus mówi do niego, no jak czytasz Pismo Święte? No najpierw trzeba tam przykazania przestrzegać, masz to wszystko w pakiecie, tak? Oczywiście wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Dobrze, no to brakuje ci jeszcze tylko jednego. Jezus widzi dalej, jako Bóg, człowiek, przenika jego serce i widzi, gdzie jest istota problemu. Idź i sprzedaj wszystko, co posiadasz, rozdaj ubogim i wtedy chodź za mną. I to już było zdecydowanie za dużo. Ten człowiek czuł w sobie pewien głód. No niby wszystko robił, co było potrzebne, ale czuł, że jeszcze jest to za małe, że jakieś nieadekwatne, że jakby jeszcze czegoś mu brakowało. I kiedy Jezus wskazał na ten brak, no to wtedy on się załamał i odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości, jak mówi ewangelista. O co chodzi? Czy Pan Jezus rzeczywiście chciał mu powiedzieć: chłopaku, jesteś bogaty, wobec tego to jest złe, musisz się tego pozbyć? Nie, Jezus mu powiedział tak: tyś się przywiązał do bogactwa i to jest twój punkt odniesienia najważniejszy. Do tego stopnia, że ty jakby nie polegasz na Bogu, bo ty nie pytasz nawet, co mogę zrobić, żeby Bóg ofiarował mi zbawienie, tylko ty pytasz, co ja mogę zrobić, żeby zbawienie osiągnąć. Ty się nauczyłeś myśleć w kategoriach: mam pieniądze, mam posiadłości, mam no, jakieś koneksje, wobec tego ja sam sobie to załatwię. Pozbądź się tego myślenia przez to, że na przykład odetniesz się od tego bogactwa. To był problem tego człowieka. Generalnie bogactwo samo w sobie nie jest przeszkodą do zbawienia.
Ale z drugiej strony jest jeszcze mentalność apostołów. Bo apostołowie są zszokowani takim postawieniem sprawy i mówią wtedy, no chwileczkę, kto się może zbawić, skoro nie bogaty? Mentalność była wtedy taka, że jeżeli ktoś jest bogaty, to Bóg w widomy sposób mu błogosławi, prawda? No, Bóg go lubi, bo mu pobłogosławił. Skoro wszystko dobro przychodzi od Boga, to ten człowiek przez Boga został pobłogosławiony. No i ewidentnie dobrze mu się wiedzie, bo Bóg sobie tak życzy. Czyli jest to ktoś z kręgu najbardziej lubianych ludzi u Boga. Skoro ten człowiek nie może uzyskać zbawienia po prostu, bo Pan Jezus powiedział wcześniej, jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Niebieskiego. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Apostołowie są w szoku. Oni właśnie myśleli, że jak ktoś jest bogaty, czyli w domyśle Bóg mu pobłogosławił, bo go lubi, to tacy ludzie w pierwszej kolejności do nieba pójdą. Gdy Pan Jezus mówi, o nie, to zupełnie nie tak działa, to Boża jest inicjatywa, a nie ludzka. I bogactwo jest również czymś danym Tobie po to, żebyś tym służył. To jest pewien depozyt złożony w Twoje ręce, byś z tego czynił jeszcze więcej dobra, a nie byś się do tego tak przywiązał, że właściwie nauczył się myśleć, ja nie potrzebuję niczyjej pomocy, nawet zbawienie sobie kupię, no bo przecież nawet wszyscy dookoła mnie wiedzą, że zbawiony jestem, prawda? Bóg mnie lubi. No to tak nie działa. Innymi słowy, Twoja postawa takiego polegania na Bogu to jest najważniejsza rzecz. I jeżeli Ty rozumiesz, że zbawienie przychodzi od Boga, a nie wskutek tego, co Ty robisz, czy jak Ty wyglądasz, jaki jest Twój status materialny, no to już połowa sukcesu. I teraz już tylko wiedz, że zależysz od Boga, gdy chodzi o zbawienie. To jest to, co później święty Paweł rozwijał w swoich listach, mówiąc o usprawiedliwieniu przez wiarę. Czyli osiągamy zbawienie nie dlatego, że coś robimy, nie dlatego, że coś mamy i nawet rozdajemy, tylko otrzymujemy zbawienie dlatego, żeśmy poszli za Jezusem, tak jak Jezus sugerował. Uwolnij się od tego balastu, którym akurat stało się dla Ciebie bogactwo, uwolnij się od niego i chodź za mną, to znaczy wierz we mnie. To jest jedyna rzecz, która daje nam zbawienie, relacja z Chrystusem. No i właśnie o tej relacji z Chrystusem mówi też w tym krótkim drugim czytaniu autor listu do Hebrajczyków. On mówi o Słowie Bożym, które jest żywe i skuteczne i które ojcom służyło za wyrocznie. Słowo Boże najczęściej było rozumiane jako to, co Bóg mówił przez proroków w kategoriach zbawienia lub sądu, prawda? A w Nowym Testamencie Słowo Boże, o które chodzi, to jest Ewangelia. Adresaci tego listu do Hebrajczyków to są ludzie, którzy już trochę tak z jednej strony wpadli w taką stagnację, trochę się zniechęcili do Ewangelii i trochę już tak mieli ochotę wrócić do judaizmu z powodu tego, że ich tam zaczęto prześladować trochę jako chrześcijan. No i mówi ten autor do nich, że słuchajcie, Słowo Boże podane w Ewangelii nie ma sobie równych. To, które kiedyś prorokom było podane, spełniło swoją rolę. Teraz jedyne Słowo Boże, które otrzymaliście i które daje zbawienie, którego warto się chwycić, to jest Słowo Jezusa Chrystusa, czyli Ewangelia. No i kochani, dzisiejsze czytania jakby ustawiają nam jeszcze raz kwestię wartościowania. Powiedzmy sobie uczciwie, mądrość prawdziwa, ta od Boga pochodząca, skutkuje także tym, że ludzie, no na przykład dobrze im się wiedzie, że mogą na przykład wypracować jakieś bogactwo, ale mądrość, jeżeli rzeczywiście ją mają, ona dalej podpowiada, rób z tym bogactwem coś dobrego. Tak, nie przywiązuj się do tego, jak na zasadzie, o teraz to ja już jestem wszechpotężny, wszechwładny i wszechmocny. No nie, to zostało dane Tobie. To mądrość polega na tym, żebyś to zrozumiał, po co masz to bogactwo. Rób z tym dalej coś dobrego. Bóg Ci zaufał, złożył w Twoje ręce bogactwo, zrób z tym coś dobrego, a nie przywiązuj się do tego tak, jakby już nic więcej nie było Ci potrzebne. Jedyna rzecz, jakiej potrzebujesz, to jest Ewangelia. To jest relacja z Jezusem Chrystusem, bo dzięki niej otrzymujesz zbawienie. Takie proste niby, a tak trudne do przyjęcia, prawda?
Tyle mamy tych życiowych podpórek, tak bardzo się martwimy o to wszystko, jak to się rozwinie, ile jeszcze potrzebujemy pieniędzy. Ale gdyby zapytać każdego z nas, ile potrzebujemy pieniędzy, żeby być bogatymi, to pewnie nie ma takiej kwoty, prawda? Innymi słowy, no to ile jeszcze lat będziemy dążyć do bogactwa, które, jak wierzymy, zapewni nam spokój, to bezpieczeństwo. I ciągle wpadamy w ten wir, który być może był typowy dla tego bogatego człowieka z dzisiejszej Ewangelii. Zatem powtórzmy jeszcze raz. Nic nie daje tu i w przyszłości takich benefitów, jak relacja z Jezusem Chrystusem. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.